Witamy wszystkich zgromadzonych na pierwszym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu organizowanym w ramach Śląskiego Kongresu Oświaty Ambasadorzy Niemożliwego Młodzi dla Młodych. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć historię pewnych młodych ludzi i wspaniałych opiekunów, którzy postanowili, że zmienią ten świat, że odmienią siebie i staną się ambasadorami niemożliwego. Jakiś czas temu, pamiętam, był to grudzień, gdy siedzieliśmy z kilkoma osobami z uczestników wypraw, zastanawialiśmy się, co w ogóle dalej robić. Jedni poszli w swoje normalne życie, inni spotykaliśmy się regularnie w fundacji, byli wolontariuszami i oni wpadli na pomysł, że oni chcą napisać o tym, co przeżyli, list. List ambasadorów niemożliwego jest listem, który po prostu ma zmotywować wszystkie dzieci, które są z biednych dzielnic czy z trudnych rodzin, które mają ciężkie sytuacje w życiu. List, który najpierw był zatytułowany do moich kolegów, koleżanek z podwórka, z klasy, ze szkoły, z osiedla, a tak naprawdę dzisiaj na tej konferencji zaadresowaliśmy go do dzieci na całym Śląsku. Tak samo jak ja miałem taką, nie ukrywam tego, ale poradziłem sobie z tym i fundacja mi w tym później pomogła. Pomogła mi się oswoić z tą myślą, że tak musiało być, że teraz jestem innym człowiekiem i że po prostu to zadziałało na mnie właściwie pozytywnie, że nie mogę się poddawać i muszę pokazać innym, że bariery, które są w życiu przed nimi stawiane, oni sami tworzą. One są tylko w ich głowie i muszą je sami pokonywać. Czytając wasz list, bardzo mi się podoba, że nie chcecie znać słówka niemożliwe. Bo to słowo generalnie u młodych ludzi jest zazwyczaj wykreślone. Młodzi ludzie, którzy nie znają tego słowa, zdobywają faktycznie szczyty. Nie tylko te szczyty fizyczne w postaci góry, ale także te szczyty, można powiedzieć, mentalne. Pewnej kariery, pewnej drogi życiowej, pewnego doskonalenia swoich pasji. Młodzi ludzie dzisiaj przygotowują pierwszą na Śląsku konferencję, Kongres Śląski. Świadczy o tym, że oni naprawdę biorą w swoje ręce życie, w swoje ręce los. No i mówią o tym, co sami doświadczyli, no, innym uczniom. List ambasadorów niemożliwego jest tym, jakim przesłaniem dla innych. Po prostu mówimy o tym, czego myśmy dokonali, co nam się zdarzyło w życiu i mówimy to także do innych, żeby inni tak samo mieli, żeby mogli w siebie uwierzyć. Co mogą w życiu zrobić, osiągnąć. No i tak, no i teraz cały czas, i teraz tylko szkoła, no i fundacja. I to są moje dwie rzeczy, które teraz robię.